Dzień dobry moi drodzy, witam Was w ostatnim vlogu w tym roku. Do mnie to jeszcze nie dociera, ale zaraz dotrze. Witam Was tym kadrem, ponieważ będę robić owsiankę budyniową, mam już płatki owsiane i później jak one się, wiecie, podgotują, będę dodawać budyń, troszeczkę mleka, teraz będę gotować na wodzie, później dodam troszeczkę mleka do budyniu, osłodzę sobie to miodem, a i muszę jeszcze truskawki z zamrażarki wyjąć, także dzień dobry! Proszę bardzo, moje śniadanie jest już gotowe, także życzę sobie smacznego, truskawki rozmrożone, aż sok puściły, miodem polane. Co to jest za zwierzę? No weź, bo mi truskawkę liźnie. A tu się już ktoś do domu dobije, zapraszamy, dzień dobry. A kto to taki cię piękny tutaj? Całuj łapę. Cię piękna jesteś, wiesz, cię piękna. Pozdrawiam. I Dziusiek po świętach też masz cię piękny. Kituśka, jak się patrzy, ojej, jest zaczarowana, bo dawno słońce widziała. No witam Was kochani face to face. Już nie witam, zdejmuję okulary, już Was nie widzę. W każdym razie zrobię sobie delikatny make-up i jedziemy z tym filmem. Dzisiaj, słuchajcie, będzie... Obawiam się, że będzie mógł być długi, słuchajcie, ten film. Dlatego, że chciałam Wam zrobić mały haul. W zasadzie pierwsze wrażenie, bo otworzymy sobie paczki razem. W ogóle zdjęłam paznokcie. Są teraz w słabym stanie, nie wyglądają najpiękniej, ale na razie mi się nie chce po prostu robić. Nie mam weny do tego, mam weny do czego innego, więc nagrywam. Delikatnie nakładam sobie podkład, żeby wyrównać koloryt i po prostu, żeby coś na tej twarzy siadło. I słuchajcie, będą dzisiaj dwie paczki, dlatego że otworzymy sobie razem moje dwa zamówienia. Pierwsze zamówienie to zamówienie z HM-u i przyznam Wam szczerze, że nie wiem, czy którąś z tych rzeczy zostawię, czy wszystkie odeślę, ale w ogóle składałam to zamówienie w Wigilię rano, bo przyszło mi powiadomienie, że produkty są na stanie. Otóż słuchajcie, brakuje mi po prostu bluz, zwykłych bluz, bo często mi niektórzy bluzy brudzą. No i po prostu muszę mieć ich więcej i zamówiłam trzy, zobaczymy czy coś zostawię, czy coś oddam, a przyszło mi powiadomienie, dlatego że jedna właśnie w tym kroju, tylko troszeczkę dłuższa, ale ciemnozielona, jest dostępna, bo ja na nią polowałam już jakiś czas, ona ma taki motyw kurortów górskich, więc wiecie, bardzo spoko opcja, myślę, na sezon jesienno-zimowy, no bo na jesień też. A chciałam coś innego niż beż, bo jednak na beżu dużo szybciej wszystko widać. Kiedyś uwielbiałam szare bluzy i mam jedną szarą, ale ona nie jest do końca wygodna, dlatego że ma taki wyścielany jakby swetrem kaptur. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ona jest super dry'a i ten kaptur po prostu jest tak ciężki, że mi idzie do tyłu. Dlatego postanowiłam spróbować czegoś nowego i miałam dwie czerwone. Bo uważam, że mi po prostu jest w czerwonym ładnie i nie mam żadnej czerwonej bluzy, a ja uwielbiam połączenie czerwieni z jeansem. Uważam, że to pięknie wygląda, więc zobaczymy, pomierzymy sobie razem. I słuchajcie, druga paczka, to jest paczka, to są inuiki. I słuchajcie, ja do inuików wzdycham już jakieś 10 lat, jak nie lepiej, bardzo mi się podobają i ja pamiętam, że zakochałam się w nich. Wydaje mi się, że to było w Berlinie, one jeszcze nie były dostępne w Polsce, a teraz mam wrażenie, że widzę ich sporo. W każdym razie, one wtedy jeszcze nie były dostępne w Polsce i ja pamiętam, że zobaczyłam je na witrynie sklepowej, ale no nie mogłam sobie wtedy na nie pozwolić, zdecydowanie. No a teraz mogę, więc zobaczymy. Zamówiłam je na wyprzedaży 500 zł taniej, więc myślę, że to spoko opcja. No ale wiecie, jakby muszę je przymierzyć, muszę je zobaczyć, bo to, że były taniej, to nie znaczy, że je zostawię. Także robię taki szybki make-up, żeby po prostu coś na tej twarzy było, żebym wyglądała na bardziej obudzoną niż jestem, wierzcie mi. No i tak, nie ma tragedii, klasyczek. Jeszcze pomaluję usta, w ogóle włosy mam, wybaczcie mi moje włosy, ale dzisiaj będę je myć, tylko chcę... Jeszcze później, nudzę cię kolego, chcę jeszcze później skoczyć do Biedronki i jak wrócę, chcę sobie po prostu położyć wcierkę, żeby parę godzin w tej wcierce posiedzieć
i dopiero później zmyć. Także czy widzę efekty wcierki? Nie widzę efektów wcierki, ale używam jej dopiero 2 czy 3 razy, więc też ciężko widzieć efekt. Konturówka, a może dzisiaj coś tańszego użyjemy? Szczególnie, że nic takiego się nie wydarzy w tym vlogu. A dzisiaj użyjemy Lovely Perfect Line Lip Pencil w odcieniu 1. Dzisiaj w ogóle sobie, słuchajcie, trochę pogadamy, bo z racji tego, że to wiecie, ostatni film tego roku, to trochę sobie ten rok podsumujemy. Trochę może poplanujemy kolejny pod względem kanału. No, także ja Wam od razu mówię, róbcie sobie kawę, herbatę i przekąski, bo Magda pewnie dzisiaj popłynie. Także, ja już jej trochę używałam, widzę. No dobra, wypełniam sobie kontur, znaczy robię sobie kontur. O, jaka ona jest twarda w porównaniu z tą Kylie. Teraz ostatnio używałam cały czas tej Kylie i się po prostu do niej przyzwyczaiłam, słuchajcie. Usta wyrysowane i wypełnię je sobie tą pomadką, albo tą. I to jest karamelita z banana. Proszę bardzo, mieszam, mieszam, mieszam. I wypełniam sobie usta. To jest idealny odcień. O. Proszę bardzo, nagrywam 5 minut, więcej gadam. Mój makijaż jest już gotowy. Tak jak mówię, na włosy nie patrzymy dzisiaj, ale poprawię się, słuchajcie. Także co? Zapraszam Was, namierzymy, może przyniosę te paczki do sypialni, to od razu sobie do lustra to zmierzymy, co? No, myślę, że to dobra opcja. Dobra, lecę po paczki, po nóż i otwieramy. Dobra, jestem, słuchajcie, pozwolę sobie zacząć od inuików. Tak jak mówiłam, jesteśmy w sypialni. Szkoda, że nie widzicie, ale za mną leży Mariusz. Mariusz leży za mną i słucha, co ja mówię, i troszkę ziewa znudzony, zrobiłam mu zdjęcie. Zaczniemy od inuików, bo bardziej mnie ciekawią. Dobrze, wszystko mamy, zwroty, niezwroty. Ja już się cieszę, ja nie wiem, czy ja je zostawię, czy one będą ze mną, ale ja już się cieszę, bo to było takie moje trochę butowe marzenie, wiecie, te inuiki. Ja nie mam, no ale to wiecie, to tak jest czasami, że człowiek sobie coś uroi w głowie, że to w sumie jest do zdobycia, to jest realne, ale tego nie kupi i chodzi i jęczy, więc już nie będę jęczyć o inuikach. Piękne są, już mi się podobają. Od razu Wam pokażę model, to jest kolor tabak, rozmiar 37 i nie wiem, który to jest model, więc pokażę Wam o tak opakowanie, żeby później pytań nie było, bo wiecie, że ja nie będę tego pamiętała. Gotowi, zobaczycie je pierwsi. Uwaga, uwaga, uwaga. Aha, fajnie Wam pokazałam buty, nie? O, jak zapakowane jesteście. Dzień dobry, oj, piękne są. Już Wam pokazuję. I tak, Emu kocham. Kupiłam je w tamtym roku i uważam, że to jest mój jeden z lepszych butowych zakupów ostatnich lat. I dla mnie inuiki są po prostu bardziej miejskie. O ile Emu, myszko, nie musisz tam chodzić. Widzicie nos Mariusza w tym. O ile Emu są dla mnie bardziej takie do lasu, w góry. Przepraszam, ja wiem, że ty słuchasz. To te inuiki są dla mnie bardziej miejskie i zależało mi na tym. Tak, tu jest guma, ale zobaczcie, o, widać nawet w aparacie, że one są tak jakby nabłyszczane, jakby skórzane, dzięki czemu, mam nadzieję, nie przemokną. Aha, tu jest tylko napis inuiki. Poczekajcie, czy my tu coś jeszcze mamy? Mamy kod kreskowy i coś jeszcze? No i instrukcje obsługi butów. Więc tak wyglądają moje inuiczki. Zaraz się przymierzę. Powiem Wam, że jak na 37, to tak wyglądają na całkiem spore. Zaraz je przymierzymy i zobaczymy, czy są wygodne. Sorry, że taka jestem rozedrgana, ale wiecie co, pies jest za aparatem i boję się, że go zrzuci. Oj, oj, czyżbym zamówiła za małe buty? Wiem, że jest to futro, zaraz Wam pokażę, wiem, że jest to futro i on się może trochę ubić, ale nie wiem, czy one nie są za małe. Tak wyglądają, proszę bardzo, tutaj się, wiecie, wiąże jak się chce, ja jeszcze nie wiem, jak chcę. Nałożę dwa i zaraz Wam pokażę. Kurczę, ile tej sznurówki tutaj jest. Boże, czy Wy nie jesteście za małe?
Zaraz jeszcze, wiecie, muszę wstać, bo tak na siedząco to... A, dobra, tu jest pokazane, jak się wiąże. Ja jestem bardzo profesjonalna, słuchajcie. Dobra, skakuj. Nie są to buty, które się wkłada tak cyk-cyk jak emusie. Dobrze, uwaga. Pierwsze wstanie. Oj! Są mega wygodne. I co? Ha, poczekajcie. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że są za małe, ale nie są. Tutaj troszeczkę widać tego puszka. O Jezu, poczekajcie, zawołajmy lustro. Lustro, zapraszam Cię. Uwaga, uwaga. Proszę bardzo, proszę bardzo. Co powiemy o inuiczkach? Ja wiem, że to są buty, które się nie wszystkim podobają, że zdania na ich temat są podzielone, ale słuchajcie... Są mega komfortowe, mięciutkie i 37 jednak jest na mnie dobre. Bardzo ładnie wyglądają. Jaram się. Spełniłam swoje inuikowe marzenie, także dajcie znać, czy wam, o Jezu, czy wam się inuiki podobają, czy wam się nie podobają. Pokazuję wam na nogach, zaraz pokażę wam jeszcze w rękach. No i tak, to jest jeden z moich pierwszy mój zakup. Poczekajcie, bo takie sobie tutaj... Ej, naprawdę je fajnie można ściągać. Tutaj powiem wam, że to tak przystaje. Aha, skarpetka została. Ktoś się mnie pytał, czy w M, czy M-u mnie nie gryzą i czy nie ściągają mi skarpetek. Słuchajcie, tutaj tak trzaskam, bo na sznurówkach są metalowe zakończenia. M-u zawsze ściągam ze skarpetkami. Plus, jak kiedyś nałożyłam takie skarpetki stopki, to tak mnie obgryzły, że to futro było krwią zaplamione. Więc teraz do M-u biorę takie skarpetki. Ty się dobrze bawisz, żyjesz najlepszym życiem w swoim, widzę. Biorę długie skarpetki do M-u i mnie nie obgryzają, ale jak ściągam buty, to zawsze skarpetki zostają w środku. I widzę, tutaj jest taka sama historia, nie ma co ściemniać. Może ktoś tak nie ma, ale już widzę, że ja tak będę miała. Także raz jeszcze pokazuję wam moje inuiczki. No ciekawe, czy w tym sezonie będę miała szansę sprawdzić, jak się sprawują na śniegu, na mrozie, w górach. Nie wiem. Nie, ale piękne są. Dobra. Już nic nie mówię o nich, bo ja się będę, wiecie, jeszcze nimi długo zachwycać. Naprawdę bardzo mi się podobają. Tyle lat na was czekałam. Witam w gronie domu. Zapraszam. Piękne są. Przechodzimy do HM-u. Albo wiecie co? Trochę tu ogarnę i zaraz do was wrócę, bo zrobiłam bałagan tymi inuikami. Dobra, słuchajcie, jestem. Wy stoicie krzywo. Teraz będzie przez chwilę głośno, bo będę szeleścić torbą. Ale zaraz będzie znowu cicho. Uwaga. Jestem. Mam nadzieję, że będzie już ciszej. O nie! Serio? Już widzę, że nie. To jest takie lekkie i cienkie, że... Zrobimy sobie, mierzymy tych trzech rzeczy, ale to jest szmatka. Pokażę wam numer tego, ale to ja wam tego nie polecam. Maniuś, nie kręć się, rybeczko. A to jest w ogóle crop top. I ten odcień... Kurczę, no ładne. Ładniej to wyglądało w internecie. Dobra, przymierzę, nic nie mówię. Nic nie mówię. Drugie już jest cięższe. Drugie czerwone już jest cięższe. Bardziej chyba przypomina bluzę, mam nadzieję. Ale też jest jakieś takie cienkie, słuchajcie. I też mi się to podoba. Uuu, tutaj widzimy potencjał. To nie jest... A, bo to jest fajne. To jest, słuchajcie, z tej pętelkowej bawełny? Czy jak to się tam nazywa i mówi? Mam nadzieję... Poczekajcie, bo ten aparat to już ostatnio naprawdę... O, widzicie? Także jestem bardzo ciekawa. Może to ma potencjał. To już ma potencjał. I ostatnia rzecz. St. Moritz. Kojarzymy? Chyba nie. Oj, to jest... Oj, to jesteś milusia. I ona ma misia pod spodem. Słuchajcie, to nie jest 100% ta bawełna. Ja zamówiłam sobie L-kę, żeby była dłuższa. I widzę, że ja zamówiłam L-kę i ona jest szeroka, ale jest krótka. Oszaleję ze swoimi zakupami. No jest bardzo ładna, ale zobaczymy jak ten fason, także chwila, moment i widzimy się w lustrze. No uwaga, ta pierwsza, co mówiłam, że jest rozczarowaniem.
Powiem wam, że ja nie wiem, nie mam zdania, bo to nie wygląda źle i to jest nawet w miarę wygodne, mimo tej długości. Mam bardzo, zobaczcie, tu mam pępek, mam spodnie z bardzo wysokim stanem, no i to jest taka bluszczyna, bo bluzką zwykłą, wiecie, to nie jest, bo to jest... Dobra, jestem, jakoś się udało. Też się teraz ściemnia, więc jest trudny warun cię jest. To jest takie, wiecie co, na bluzkę to jest za grube, na bluzę to śmiech na sali. To nie wygląda źle, ale to jest taka popierdółka, ja nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Pewnie wyglądam w tym dobrze, bo jest czerwone, luźne. To co tu ma być źle, ale... Nie mam zdania. Przymierzę to drugie, bo... No tutaj zdecydowanie szału nie mam. Muszę zobaczyć, ile to kosztowało, bo to chyba było na jakieś przecenie. Oh yeah! Pewnie będziecie krzyczeć, że to jest za duże, ale w tym czuję się o wiele lepiej. Zresztą to chyba widać po moich ruchach. I podoba mi się o wiele bardziej. To jest taka trochę bombka. No luźna, bo luźna bombka, to prawda. To mi się trochę nie podoba. Ale to kosztowało chyba 4 dychy, wiecie co? I to ma tylko tą... Boże, aparacie, daj radę. To ma tylko tą pętelkową bawełnę, więc to nie jest takie upierdliwe i to jest mega komfortowe, luźne i ja to chcę. I ja chcę to zostawić. Co powiecie? Nie, bardzo mi się to podoba. Zresztą ja uważam, że właśnie w czerwieni mi jest do twarzy, a nie mam nic takiego czerwonego, wiecie, codziennego. I myślę, że to jest spoko opcja, bo to dodaje też... Tak jak na siebie patrzę, to po prostu od razu dodaje energii. No jest luźne, ja wiem, że jest. I będziecie krzyczeć zaraz. Ale fajne, to zostaje, tamto nie, ale to tak. No i moi drodzy, moi mili, powiedzcie mi, podpowiedzcie mi, o tak. Bo ona nie jest taka krótka, jak ja panikowałam. Zamówiłam L-kę, wiem, że powinnam M-kę. Jest jej bardzo dużo. I nie tylko tu, ale jest jej dużo na ramionach. No widać, od razu się zrobiłam taka kłoda. Zobaczcie ile, kurczę, nie mam jak wam tego pokazać, ale zobaczcie ile jest tego rękawa tutaj. Nie, to chyba nie ma sensu. Tego jest za dużo. A ona się wyprzedawała, słuchajcie, na pniu. Kurczę, powiem wam, że jest komfortowa przez to, że jest duża. Nie wiem, pokażę się Krzyśkowi. Dajcie znać, co myślicie, bo szczerze wam powiem, że nie mam zdania. Liczyłam chyba na coś więcej. To w ogóle nie jest jakaś taka gruba, mięsista, taka masywna bluza. Kosztowała 129 zł i jej skład jest taki pół na pół. No nie wiem, no wydaje mi się, że tak wygląda ładnie, ale czy ja nie jestem takim zielonym czołgiem, no... Kurczę, nie wiem. No nie wiem, powiedzcie mi, co myślicie. Idę zapytać się, albo czekajcie, zawołam Krzyśka. Nie wiem, czy Krzysiek chce być nagrywany, dlatego jest delikatnie w lustrze. Co myślisz o tej bluzie? Fajna. A nie jest tu, zobacz? No, bluzy powinny być luźne. Czyli takie... O, no, zostawić? Chodzi. Taki namiot zostawić? Od 0 do 10, 129 zł. O, otóż moje marzenie. Nie wiem, ulica. Co myślimy? Bo do twarzy spoko chyba, nie? Mhm. A tutaj... A tutaj nie za dużo? O, zobaczcie, tu się jeszcze Krzysio zmieści, o. Może to dla mnie będzie. Nie, no serio pytam. 129. Zostawiamy czy oddajemy? No ale tak ładnie wygląda, tak wyglądam szlachetnie. Nie, no ładnie zostaw. Co, zostaw tam, dobrze. Nie, ja płaciłem. To wy się wypowiedzcie, też nie płaciliście, to wy się wypowiedzcie. Moi drodzy, moi mili, wieczorową porą hol z Biedry. Poczekajcie, mam rachunek. Zapłaciłam za całość 126,82 i już wam pokazuję od początku, co my tu mamy. Marchewki, bo nie mamy w domu żadnych, a mamy w ogóle taki projekt usprawnień. To mówiłam wam, że chcę jeść więcej warzyw i po prostu nie mamy żadnych żywych po świętach, więc już czas najwyższy był uzupełnić zapasy, biorąc pod uwagę fakt, że już wyjedliśmy całą wałówkę od mamy. Więc mamy marchewki, będą i do soku, i wiecie, tak do pochrupania na żywo. Mamy cytryny, bo też nam się skończyły. Kupiłam 2 razy halloumi, dlatego że wieczorem chcemy właśnie jeść sałatki, stąd dużo warzyw. I kupiłam 2, dlatego że było po prostu taniej z kartą Biedronki. Wycwaniłam się i po prostu podaję mamy numer telefonu. Jestem zadowolona, bo dotyczą mnie promocji oraz mama
bo nabijam jej punkty. Ostatnio. Niedługo przyjeżdżają do nas znajomi i wiecie co? O, tak wam pokażę. Będę robić taki carpaccio z buraka, no nie wiem, po prostu burak gotowany w plasterki, rucola. Do tego tutaj mam taki ser rolada owcza z białą pleśnią, bo niestety nie było takiego jakby batona, takiej, no takiej okrągłej tuby serka koziego. Ja to kupowałam w Lidlu, bardzo lubiłam i to była moja ulubiona opcja, ale do tego dodam jeszcze orzechy włoskie. I taki glaze balsamico. Kupiłam jeden twaróg, półtłusty, bo nie było chudych. Ja bardzo lubię chude twarogi. To mówiłam, no skyr musi być do jakiejś owsianeczki, jak mnie najdzie ochota. Kupiłam jabłuszka jedną zeloną, bardzo dobre. Powiem wam, jaka to jest jabłko pinowa. O, nawet fokus dzisiaj postanowił się odbrazić. Jabłko pinowa, twarde, soczyste i takie nie są mocno słodkie, że wiecie, gardło piecze. Kukurydza złocista razy dwa. Niestety groszków małych takich nie było i bardzo żałuję. Pomidorki, bo moim zdaniem tylko te małe, koktajlowe mają teraz smak pomidora. Inne są ble. Kupiłam cukinię, kupiłam ogórka. Dwa razy seler naciowy, dlatego że chcę wrócić do wyciskarki i tak samo tam są grejpfruty. Chcę wyciskać takie szoty na świeżo i coś, co jest super sprawą, dlatego że ja mam jeszcze śmietankę no i z jakiegoś, no nie wiem, coś tam robiliśmy, że była śmietanka, zostało pół i chcę zrobić po prostu makaron z pieczarkami i cieszę się, słuchajcie, że one są już pokrojone, to jest super, tylko nie wiem, czy trzeba je myć, czy nie. Umyć przed spożyciem, dobra, więc tylko zostaje mi je umyć, ja nie lubię kroić pieczarek, mówiłam wam o tym, więc cieszę się, że znalazłam coś takiego. Cebula, bo się skończyła, lawasz, mówiłam wam, że mega mi się podoba to rozwiązanie, bardziej mi na ten moment smakuje niż tortilla, więc oto jest. Kizers biały, bo dzidzia misia lubi, a były, więc wzięłam. No i dwa razy taki miks sałat. Fajnie, że to jest tak podzielone, że tak naprawdę na jedną porcję, że te warzywa nie muszą być otwarte i nie będą, mam nadzieję, podgniwały. Podgniwały? No. Bananki i tak jak mówiłam, grejpfruty do szota. Powiem wam, że jak na takie zakupy, też tak uważasz, byłam w swojej panterze, to całkiem sporo zapłaciłam, ale obstawiam, że tutaj no halloumi, ten ser, glaze i pomidorki wyszły najdrożej. No czego ty chcesz? No ale ogólnie powiem wam, że sporo za takie nic, za takie uzupełnienie lodówki. Także tak prezentują się zakupy z Biedronki. Ja to chowam, przepraszam, i od razu zabieram się za robienie sałatki, czyli biorę jedno halloumi, biorę jeden właśnie taki, o, aha, już otworzyłam jeden, poczekajcie, bo przecież zepsuję, no dobra, już otworzyłam, jeden właśnie taki miks sałat, wezmę pomidorki, o, już fokus naostrzył, tyry, balsamico może wezmę, no i coś tam będę kombinować, mamy świeży chlebek żytni, także rozpakuję to do końca, w sensie do lodówki pochowam i robimy kolacyjkę. Powiem wam, że bardzo podoba mi się tutaj ten kącik z choinką. Ona zostanie na za rok. I piękny pieseczek, piękny bieżnik, jeszcze dwie mandarynki na deser. No i ten pieseczek na świątecznym kociku też pięknie wygląda i bardzo podoba mi się to, że tu jest choinka, a tam w lustrze odbija się, bo czasami to wygląda jakby druga była. Mam jeszcze lampki na balkonie, ale niestety muszę im wymienić baterię, bo już skończyła się ich przydatność. Tutaj mam jeszcze ten stroik i powiem wam, że jak na żywy, okej, może już kolorystycznie trochę gorzej, natomiast nie wygląda jeszcze mocno źle. No dobrze, moi drodzy, kolacja gotowa. Proszę bardzo, sałatka z halloumi. Tutaj na górze mam grzanki troszeczkę przypalone. I tutaj ta herbatka, o, tutaj sobie dla was przygotowałam. Cieszyński czar. Ja kupiłam ją w Biedronce już jakiś czas temu, przed świętami. I powiem wam, że ostatnio je próbowaliśmy. Jest bardzo dobra, bo tu jest mięta. Fajna, nie powiedziałabym, że taka ziołowa herbatka dla kogoś, kto nie lubi. Po prostu naprawdę przyjemna.
Także zabieramy się za jedzenie. Aha, i jeszcze Wam tylko powiem, że jakby nie patrzcie na to, że tu jest sałatka, bo ja, słuchajcie, dostaję wiadomości, ile schudłam i tak dalej. Ja wiem, że jakby Wy to piszecie z ciekawości albo w dobrej wierze, ale ja odczuwam wtedy presję. Nie pytajcie, ile schudłam, bo wczoraj kończyliśmy Milkę Max i tego nie było widać, bo nie nagrywałam. Natomiast takie rzeczy też się dzieją. To, co się dzieje w internetach, dzielimy na dwa. Dzisiaj jest super fit, wczoraj było super fat, więc wiecie. Dzisiaj wygląda to pięknie i mam nadzieję, że taka tendencja się utrzyma. I nasze herbateczki. Bardzo ładnie to wygląda, jestem bardzo zadowolona, bo brakowało mi warzyw. Tobie też już ogóreczko opędzlowałeś, cwaniaczku, pewnie. Dobry wieczór, kochani, przyszłam tutaj do Was pogadać. Mam nadzieję, że tym razem aparat mi się nie wyłączy, bo mam wrażenie, że mam dużo treści do pokazania. Chodź, rybeleczku, tak. Przyszłam tak naprawdę z takim, wiecie co, YouTube'owym podsumowaniem tego roku. Mam tutaj te swoje ziółka, które są naprawdę super. O, dzisiaj wyszły mi mocniejsze. Przyszłam z takim podsumowaniem roku pod względem YouTube'a. Przyszłam też podpytać Was, co myślicie o tym kanale. Ale dobra, od początku. W 2022 roku wrzuciłam 232 filmy. Jeśli dobrze policzyłam, mogłam się machnąć plus minus 3, dlatego że liczyłam to ręcznie, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Uważam, że to jest ogrom filmów, że jestem bardzo płodnym... płodnym profilem na YouTubie. Dodatkowo, wiecie, to są 232 filmy, godziny montażu, godziny renderu, godziny też nagrywania, szukania kadrów. Mimo tego, że ja nagrywam Wam swoje, wiecie, realne życie, codzienne, tutaj nie ma jakiejś reżyserki, to staram się Wam niektóre kadry pokazać ładniej, niektóre kadry muszę nagrać raz jeszcze. Tak jak mówiłam Wam w przypadku Clean With Me, to się o wiele dłużej schodzi, żeby nagrywać i sprzątać. I powiem Wam, że przez ten rok... właśnie, co prawda. Miałam jeden kryzys taki poważny, jakiego nie miałam w przeciągu 3 lat, od kiedy mam kanał. I ten kryzys był latem. Wiedziałam, że jeśli wtedy nic z tym nie zrobię, jeśli przestanę nagrywać, to do tego nagrywania nie wrócę. Tak naprawdę zmotywowali mnie bliscy, ponieważ ja w momencie, kiedy powiedziałam Wam, że mam kryzys, tutaj na YouTubie podzieliłam się z Wami tą informacją, to ja chyba już z tego kryzysu wychodziłam, ale nie potrafiłam się zebrać. Później oczywiście ktoś mi zarzucił, że wielki kryzys i nagrywam tydzień zmek. Ja tam Wam mówiłam, że bardzo długo nie nagrywałam, ale miałam filmy na zapas, dzięki czemu Wy jakby nie widzieliście tego. A później jak mi ten kryzys minął, to po prostu poprzez dyscyplinę po jakimś czasie wróciła mi ochota do nagrywania. Od tamtej pory nie miałam kryzysu. Wiem, że one będą, natomiast mam nadzieję, że nie będzie to kryzys takiej rangi. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że nie planuję zrezygnować z YouTube'a. Nie wiem, co by musiało się stać. Natomiast to jest moje hobby, uwielbiam to robić. Nie wiem, który proces bardziej lubię. Czy nagrywania, czy montowania filmu, czy kontakt z Wami. Mam wrażenie, że wszystkie, każdy z tych procesów jest totalnie inny, ale każdy jest super i bardzo to lubię. Także 232 filmy to jest naprawdę dużo moim zdaniem. I uważam, że kanał ma różnorodne filmy. O, że wiecie, że nie zamykam się tylko jakby na jeden temat. Natomiast oczywiście daily vlogów jest najwięcej, daily vlogi ja najbardziej lubię i mam wrażenie, że Wy też najbardziej takowe filmy, zwłaszcza z domu, lubicie oglądać. Tutaj gorzej jest z podróżami, ale no to jakby... Ja Was też rozumiem, bo najbardziej u swoich ulubionych twórców lubię oglądać ich życie codzienne, a podróże wolę przeżywać sama, więc jakby... Chociaż powiem Wam, że ja wracam do swoich filmów z podróży, to już Wam mówiłam wielokrotnie, że ja to chyba to nagrywam, wiecie, dla siebie bardziej niż dla kogoś, bo ja po prostu lubię wracać do swoich wspomnień, no a ja zdaję sobie z tego sprawę, że oglądać podróże u kogoś, no to robicie to w większości, bo mnie lubicie, o tak. I to jest potwierdzone info od Was. Także ten rok był dla mnie prywatnie ciężki, zdrowotnie był... wymagający, o tak powiem. Pod koniec roku nawarstwiło mi się bardzo dużo spraw, o których Wam tutaj nie mówiłam, chociaż czasami coś tam przebąkiwałam, że jestem zmęczona. To też zdarzyło mi się usłyszeć, że mogłabym być zmęczona, jakbym była matką trójki dzieci, więc jakby nie wiem, czy w ogóle mogę tutaj takie rzeczy mówić. Parę razy w tym roku dostałam po tyłku za to, że pokazałam Wam szczerze, bez cukrowania i lukrowania, jak wygląda moje życie, albo powiedziałam Wam o swoim podejściu do pewnych kwestii i jakby dla mnie cudownym jest to, że możemy tutaj rozmawiać, że możemy się ze sobą nie zgadzać, mieć zupełnie inne podejście, natomiast z szacunkiem rozmawiamy ze sobą i poznajemy czyjś punkt widzenia. Niestety nie zawsze tak to wygląda, natomiast ja bardzo szanuję
ten kanał i to, że razem go tworzymy właśnie za tę otwartość umysłu w większości. Także tutaj musicie mi napisać, bo razem tworzymy ten kanał, musicie mi napisać, jeśli chodzi o nowy rok, o 2023, jakich filmów chcecie najwięcej, co Wam się najbardziej podobało w tym roku, co Wam się nie podobało, czego chcecie więcej, czego chcecie mniej. Ogólnie też mi napiszcie, jakie treści Was interesują, jakby nie tylko te, które były do tej pory na moim kanale. Może stworzymy jakiś nowy format, ja wiecie, jestem otwarta, więc czemu nie? Także koniecznie dajcie mi znać, co Wam się podobało, czego byście się spodziewali po moim kanale w nowym roku. Tak jak mówię, ja jestem otwarta na wszelkie propozycje, jestem ciekawa w ogóle tego, co Wy tu widzicie. Na Instagramie zrobiłam małe podpytywanie. Najwięcej osób oczywiście było za daily vlogami, no bo tego będzie najwięcej, nie oszukujmy się. Natomiast dużo osób też chciało treści około modowe. Wiecie, nie powiem modowe, bo ja nie jestem na bieżąco z kolekcjami w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sporo osób chciało treści około modowe, jedzeniowe, motywacyjne, jeśli chodzi, nie wiem, o powrót do formy, o ćwiczenia. To mnie bardzo zaskoczyło, bo u mnie dawno tych treści nie było. Także no koniecznie musicie mi dać znać, jak Wy to widzicie, czego byście chciały u mnie więcej, czego mniej, tak jak już mówiłam. Nie chcę za bardzo przedłużać, boję się, słuchajcie, że ten aparat się wyłączy. Albo dobra, ja go zastopuję, zaraz wrócę. Jestem. Co do publikacji filmów, nie planuję żadnych zmian. Filmy planuję publikować poniedziałki, środy i soboty i to jest takie, wiecie, jak amen w pacierzu. To na pewno 3 filmy w tygodniu będą się u mnie pojawiać, bo ja po prostu się z tym dobrze czuję, jestem wtedy bardziej na bieżąco i jeśli jestem regularna, i im więcej filmów wrzucam, tym jest mi się po prostu łatwiej zabrać do roboty. Powiem Wam szczerze, że jeśli miałabym nagrywać jeden film w tygodniu, dwa filmy w tygodniu, to nie nagrywałabym dlatego, żebym zaprzestała, bo nie miałabym nawyku, wyrobionego nawyku nagrywania, montowania, renderowania, bo wiecie, na to wszystko trzeba zorganizować czas. Tylko mam tutaj do Was jedno pytanie. Jaka pora dnia, jeśli chodzi o publikowanie? Dajcie mi koniecznie znać. Ja zawsze byłam za porankami, dlatego że odpalacie sobie, wiecie, rano YouTube'a i jest mój film. Bardzo dużo Was ogląda mnie do kawy o poranku, ale też wiem, że filmy wieczorem, w sensie popołudnia, jakaś 18-19, wyświetlają się najlepiej. Nie ukrywam, że bardzo chciałabym, żeby ten kanał się rozrastał, żeby nas przybywało, żeby było nas więcej. No więc dajcie mi koniecznie znać, bo jakby no tutaj od Was zależy, jaka pora dnia będzie dla Was odpowiednia, o takiej porze ja będę publikować. Myślę, że przy tych porankach zostaniemy, ale tutaj chcę jeszcze orientacyjnie Was podpytać. I co jeszcze? No i dajcie znać, czy dla Was 3 filmy w tygodniu to jest ok i jakiej długości filmy widzicie. Powiem Wam, jak ja to widzę, natomiast Wy koniecznie też dajcie znać. Ja widzę to tak, że czasami są filmy dłuższe, czasami są filmy krótsze, tak jak teraz. Nie chcę zamykać się na przykład w formacie godzinnym, bo ja wiem, że nie każdy zawsze wszystko ogląda, że czasami taki film potrafi przytłoczyć, chociaż wiem, że, bo ja też tak robię, że niektóre z Was robią tak, że po prostu oglądają mój film na raty i jak mój twórca, jeden z moich ulubionych twórców rzuci długi film i ja nie mam czasu go oglądać, to faktycznie też dzielę go sobie na raty. Także tutaj też mi dajcie znać, jak z tą długością filmów. Ja mówię, nie chcę się zamykać na długie tylko i wyłącznie, albo tylko na krótkie, że mam 10 minut, bo dla mnie 10 minut to nie jest film, sorry. Ja muszę się rozsiąść, obejrzeć, wypić kawę, a nie takie, że ledwo usiadłam, już wstaję. Więc no nie wiem, takie 15-minutowe, ale na przykład wiemy, że babskie wieczory rządzą się swoimi prawami. W ogóle taki babski wieczór chyba by nam się przydał. No, tak mi się wydaje. Dajcie znać, czy jesteście za babskimi wieczorami. No ja tam nie mam hamulców, jeśli chodzi o długość filmów, więc tamte filmy faktycznie mogą trwać długo. Czasami vlogi takie, w których gotuję i gadam, też będą trwały dłużej, bo wiem, że bardzo lubicie ten format, ale one się będą przeplatać. Czasami takie przebitki, a czasami pogadamy. Pada mi bateria, zaraz wracam. Dobra, jestem. Mam nadzieję, że nic tu nie rozwaliłam. Także słuchajcie, korzystając z tego, że dzisiaj Sylwester, my Sylwestra spędzamy w domu, na kanapie, może po prostu sobie ją rozłożymy, może zrobimy popcorn, może jakiś, wiecie, wieczór filmowy, albo z naszymi głupimi programami nie wychodzimy nigdzie. Raz,
że w sumie nawet za bardzo nie mamy gdzie, chociaż na pewno by się coś znalazło, a dwa i przede wszystkim ja nie wyobrażam sobie zostawiać zwierzaków w Sylwestra. W Warszawie jest, mimo tego, że się mówi o tym, żeby nie strzelać, jest bardzo dużo fajerwerków, jest głośno, one niby nie reagują jakoś na fajerwerki, ale ja nie wiem, czy nie przy nas, bo może jakby były same w domu i zacząłby się taki huk i strzelanie, to może by się przestraszyły. Ja po prostu tego nie chcę, wolę ten czas spędzić na spokojnie i w nowy rok wejść bez kaca. Pójdę sobie na długi spacer, taki mam plan, już kiedyś to praktykowałam i bardzo mi się to podobało, że większość, wiecie, że ulice po prostu były puste, takie wiecie, róże pustynne jerychońskie chyba mogłyby po ulicach latać i ja wtedy byłam na spacerze, akurat wtedy byłam w górach i naprawdę nie było żywej duszy i bardzo mi się to podobało. Ale wy spędźcie swego Sylwestra tak jak chcecie, w ogóle dajcie znać jakie macie plany, czy może jakaś szampańska zabawa, czy domówka, czy może jakiś wiecie, bal. Taki, na taki bal bym kiedyś poszła, ale co z dziećmi wtedy? Na taki, wiecie, taki mega full elegancki. Czy może siedzicie w domu na spokojnie, wiecie, w takim spokojnym gronie, w piżamach? Jestem bardzo ciekawa. No i słuchajcie, jeśli wchodzimy w nowy rok, no to ja z mojej strony bardzo przede wszystkim chciałam Wam podziękować za to, że tworzyłyśmy ten kanał przez cały rok, bo ja, tak jak mówię, uważam, że to jest nasz wspólny kanał, gdyby nie Wy, no ja bym sobie tak do szuflady nie produkowała tylu tych filmów, także bardzo Wam dziękuję za obecność, bardzo Wam dziękuję za komentarze, za reakcje, za zaangażowanie, wiecie, ja czasami dostaję wiadomości prywatne odnośnie jakiegoś tam filmiku, to jest dla mnie mega miłe, ja wszystko doceniam i naprawdę dla mnie to wiele znaczy, każdego swojego widzę, że ogromnym szacunkiem i bardzo mi miło, że tutaj ze mną jesteście i mam nadzieję, że będziecie w przyszłym roku. Nie powiem, że będzie się działo, bo w sumie wiecie, możemy sobie planować plany planami, a życie życiem, ale na pewno coś tam się będzie działo, nie? Więc sama nie wiem, dokąd ten kanał zmierza, ale na pewno będą to daily vlogi. Także ja w nowym roku, znaczy w starym, życzę Wam, aby nowy klasycznie był lepszy od poprzedniego, o co chyba nie będzie trudno. Życzę Wam dużo zdrowia i dobrych ludzi wokół. Resztę? Zresztą to my sobie poradzimy, wiecie. To są moje standardowe życzenia, ale ja naprawdę tak czuję i tak myślę. Także kończę ten film na dzisiaj. Widzimy się w nowym roku już, w nowych filmach. No i co? Życzę Wam udanej zabawy, jeśli chcecie, lub spokojnego Sylwestra, jeśli chcecie. I widzimy się w nowym roku. Ostatni film w 2022. Zdrówko ziółkami na trawienie dla Was. No to do zobaczenia. Widzimy się już niedługo. Pa! Słuchajcie, jeszcze jedno. Pożegnajmy świąteczne, świąteczno-zimowe intro. Było piękne. Pa!